Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. I to jest namowa apostoła Pawła do kościoła w Filipian, kościół, który naprawdę podobał się Bogu i nie znajduje błędu apostoł Paweł, ale tak jak mówi, pierwszym pasterzem był Łukasz, tak mówią w historii. I to jest kościół, który trwał, stały i niewzruszalny w Słowie Bożym, nie miał fałszywych nauk, nie mieli innego słowa, innych praktyk, ale i inne myślenia. Słowo Boże i praktyka kościoła i zamysł braci była zgodna z wolą Boga. I w tym kościele apostoł Paweł z wielką miłością i radością namawia: tylko na to zważajcie, żyjcie godnie Ewangelii Chrystusowej, abyście stali w jednym duchu i abyście jednomyślnie walczyli z połem za wiarę Ewangelii. W jednym duchu, w duchu Chrystusowym, i kto nie ma ducha Chrystusowego, nie jest jego. W jednym duchu, w duchu Chrystusowym, w Słowie Bożym. Nie będziemy się zgadzać z tym, co mówimy, ale będziemy się zgadzać z tym, co mówi. Amen, bracia i siostry. To, że się zgadzamy z tym, co my mówimy, jest nieużyteczne i niebezpieczne, ale to, że się będziemy zgadzać z tym, co mówi Chrystus, jest bezpieczne i owocne. I wielkim błogosławieństwem. I po drugie, abyśmy starali się wszyscy razem, jednomyślnie, nie w zawodnictwie, ale jednomyślnie, aby się rozszerzyła Ewangelia Chrystusowa, Słowo Boże. Wiele powstanie przeciwników, wiele będą chlubić, wiele będą nas przeklinać, będą nas oskarżać, ale jest to zapowiedzią zguby dla nich, a dla nas zbawieniem. Zapowiedzią zbawienia. I to jest dar. Nie tylko, abyśmy wierzyli w Chrystusa, ale i abyśmy cierpieli dla Chrystusa. I dlatego dzisiaj podejmiemy błogosławioną decyzję, abyśmy stali się nie z wyobraźnią, ale w prawdzie sługą i służebnicą Bożym, abyśmy prorokowali, abyśmy mówili Słowo Boże poprzez Ducha Świętego. To wymaga wzywania i cierpliwości. Będziesz wzywał, będziemy szukać, będziemy trwać i Bóg nie porzuci nas, przemówi do nas. I to, co nam powie, to będziemy mówić. I to, co nam objawi, to będziemy robić. Bo mamy naprzeciwko nas podróż. Bracia i siostry, chcę to jeszcze powiedzieć raz. I proszę was, stwierdźmy to jako Słowo Boże. Masz naprzeciwko siebie podróż. Musisz dotrzeć do swojego cesarza. Musisz przepłynąć przez swoją Maltę. Musisz wypełnić wolę Boga dobrą, miłą i doskonałą. Masz naprzeciwko siebie podróż. I ta podróż, aby była z wynikiem, z owocem, chwalebna i błogosławiona, jest potrzebne, aby miał sterownika Chrystusa, który cię będzie kierował swoim Słowem i Duchem Świętym. Amen. Teraz powstańmy, proszę was, bracia i siostry. Stańmy z bogobojnością w obecności Boga. Upamiętajmy się wszyscy razem, bez żadnego wyjątku. Poprośmy o łaskę od Boga, aby ustanowił nas sługami i służebnicami w prawdzie,
aby ukształcił nasze serca według Jego serca, abyśmy czynili tylko i zawsze Jego wolę, aby dał nam zamysł, myślenie Chrystusowe i Ducha Chrystusowego. Amen, bracia i siostry.